Cześć, tu Ernest! Do omówienia mamy kolejną porcję ciekawostek. W tym filmiku rzucimy okiem na sekretne zmiany na wyspie, które zaszły po ostatniej aktualizacji, nowe wyzwania poboczne oraz, uwaga, turniej, w którym do wygrania będzie damska wersja skina Galaxii. O tak! Ale najpierw Luni Pimpeluni. Już wiemy, gdzie Kapitan Ameryka podróżował podczas zwracania kamieni nieskończoności. Wylądował m.in. w świecie Fortnite. Już dziś możecie kupić jego cały zestaw, który zawiera oczywiście strój Kapitana Ameryki i jego tarczę jako plecak oraz zbierek. Do tego za 300 fałdolców jest emotka. Koniecznie dajcie znać, czy kupiliście jego zestaw. Co ciekawe, na zwiastunie nadejścia Kapitana Ameryki widać, jak kapitan dosłownie przylatuje na wyspę Bifrostem. Dla tych, co nie wiedzą, to Bifrost jest magicznym mostem, którego używa m.in. Thor, a tym razem użyczył on go kapitanowi. Nie zdziwiłbym się, jeśli jednym ze zbieraków w sklepie byłby podwójny zbierak. W prawej dłoni Mjolnir Thora, a w lewej tarcza, tak samo jak w filmie. Ten kapitan jednak jest wersją komiksową, której aż tak dobrze nie znam. Mi się wydaje, że użycie przez kapitana Bifrostu to tylko taka ciekawostka. Zawitał on do sklepu z okazji Dnia Niepodległości w USA, a nie jakiegoś nowego filmu. Do Fortnite, owszem, wejdzie Thor, ale to tylko takie nawiązanie. To nie jest gruby Thor z Endgame tak oficjalnie. Warte uwagi jest też to, że może wam się aktywować szybkie wyzwanie, które polega na wystrzeleniu fajerwerków w zalewie zastoju. Po wybuchu tworzył symbol tarczy Kapitana Ameryki. Jeśli wam to wyzwanie się trafi, to oto mapka z lokacjami tych fajerwerków. Hej, tutaj! Tutaj! Pomogliście już glutkom? Zagubiły się one na małej wysepce na północno-zachodniej części mapy. Potrzebują tylko 100 sztuk drewna, aby rozbudować ich wioskę i kilka statków. Za waszą uprzejmość, glutki podarują wam punkty doświadczenia. Już wkrótce podbiją całą wyspę Fortnite. A przynajmniej jakąś inną malutką wyspę. Poziom wody opada. Przedwczoraj po raz pierwszy zaszła zmiana poziomu wody. To niewielka, ale znacząca zmiana. Słone strzechy wyschły, ciężarówka z siorbem obok jest teraz w całości odkryta, poznikały niektóre wyspy śmieciowe, a w prawym górnym rogu mapy odkryto w całości kurzące kominy. Woda zostawiła tutaj po sobie ślad w postaci różnych rupieci, a furgonetka do odradzania jest teraz łatwo dostępna. Na farmie Furii spuszczono niektóre balony oraz zaparkowano kompletnie nową furgonetkę. Na start tego sezonu nie było tutaj żadnej furgonetki, nawet pod wodą. A teraz już jest, ale w innym miejscu niż kiedyś. Nad tafle wody wyłaniają się kolejne stare miejscówki, ale na następną taką zmianę będziemy musieli poczekać do około 11 lipca. Co ciekawe, w różnych miejscach na wyspie podmieniono modele dystrybutorów paliwa. Na początku trzeciego sezonu zostały one zaktualizowane o nowy model, a przedwczoraj z jakiegoś powodu wróciły do starego modelu. Nie wiadomo, dlaczego taka zmiana zaszła. Do tego warte uwagi jest to, że wszystkie stacje benzynowe na mapie są teraz oznaczone, pod warunkiem, że znajdujemy się w pojeździe. Ta mała pomyłka twórców gry zdradziła nam, że no, stacje benzynowe będą oznaczone na mapie podczas jazdy autem. To na pewno się przyda, ponieważ samochody będzie trzeba tankować. Więcej informacji o samochodach poznacie w tym oto filmiku. Jak już poruszyłem temat samochodów, to nie mogę nie wspomnieć o tym, że niektóre ściany zostały wyslejone plakatami, które zapowiadają nam, jakich pojazdów możemy się spodziewać. Na polu bitwy znajdziemy super samochody, sedany, pick-upy czy ciężarówki. Którą furę wybieracie? Ja zdecydowanie Mudflapa. Pamiętacie jeszcze tą budowlę? Prace nad tym miejscem stanęły w miejscu na kilka tygodni. Zmieniło się to w ostatnim update'cie. Teraz jest tutaj więcej pokojów. Co tutaj może być? Fotele, które wypadły z jednej z ciężarówek, dalej tutaj stoją. Ktokolwiek pracuje nad tym miejscem, planuje jakoś je wykorzystać. Ale na co komu aż tyle foteli? Swoją drogą, bardzo zdziwiło mnie to, że usunięto platformę gnomków i miśków. Jeszcze kilka dni temu była tutaj totalna chillera, a dzisiaj już ich nawet w ogóle nie ma. Gdzie oni się znów podzieli? Co ciekawe, przy stacji radiowej na górce usunięto też lądowisko dla helikopterów. Poza tym zaszła jeszcze jedna zmiana, ale na dzień dzisiejszy da się ją podejrzeć tylko i wyłącznie w trybie powtórki. Mianowicie, w trybie powtórki jest widoczny ogromny kamień, w którym to jest trójząb Aquamana. Ten trójząb odegra ważną rolę w piątym tygodniu wyzwań, kiedy to za zadanie będziemy mieli zebrać swój trójząb.
Na mapie będą takie trzy, wybór należy do was, ale będą oczywiście takie same. Nagrodą za to wezwanie będzie oczywiście trójząb Aquamana w postaci zbieraka. W tle teraz leci nagranie tego, jak to będzie wyglądać w grze, gdy go ustawimy. Dajcie znać, czy wam się podoba. Ja jestem ciekaw, czy będzie też bronią mityczną? Bossem w miejscówce Aquamana może być sam superbohater? Albo jego arcywróg, Black Manta, z jakąś równie arcyzłą bronią. Arcyzłą w sensie, wiecie, taką dla złoczyńcy, a nie, że słaba broń. No. Nawet sam Deadpool wie, co się szykuje. To zabawne, że wzmianki o Deadpoolu dalej są w grze, mimo tego, że jest z komiksów Marvela, a Aquaman z komiksów DC. Musimy ponownie poruszyć temat skrzynkobotów. Wielu z was w komentarzach zauważyło, że swoją budową przypominają skina z tego oto ekranu wczytywania. Skin po lewej to Bryce 3000. Ten oto niemy pan został odnaleziony w śmieciach na górce przy piszczącej puszczy. Coś mi się wydaje, że zawita do gry jako skin, ale niekoniecznie musi wejść do sklepu. Może z tej śmieciowej wyspy powstanie nowa kryjówka, w której to będzie mnóstwo skrzynkobotów, a ich bossem będzie nikt inny, jak wyglądający jak manekin robot. Czemu nie? Na koniec tematu zmian na wyspie, rzućmy okiem na finalny etap wyspy. Wygląd ostatniego etapu zalania wyspy wyszedł na jaw po tym, jak wydobywcom danych udało się wejść do specjalnego trybu, który będzie polegał na wyścigu samochodów. W tym trybie okresowym na wyścigi będzie wykorzystana ta właśnie mapa. I co ciekawe, poza tym, że nie ma ogromnej ilości wody, przy kurzących kominach tutaj pojawiła się jakaś tajemnicza budowla. A tutaj? Nowa wysepka. Zakładam, że to będzie drugi dom glutków z zachodu. W końcu zafundowaliśmy im statki. W dolnej połowie mapy za to można znaleźć nową łódkę? Z sierbanych szuwarów zniknie siorb, zostanie jedynie bagno. Co dziwne, na nagraniu użytkownika Twittera Sexy Nutella, tak to jego nazwa, widać jak na finalnym etapie mapy bagno o sierbanych szuwarach dalej ma leczące właściwości, mimo tego, że samego sierba już nie ma. To jednak może się zmienić po aktualizacji. Grota dalej będą pełne wody. Ta miejscówka najwyraźniej przepadła na amen. Ale na przykład rekin dalej będzie stał. Będzie oczywiście bardzo zniszczony. Sky raczej w ogóle nie będzie. No, ale przynajmniej będą te ruiny. Pora na wycieki. Wczoraj rano o 8 była przerwa techniczna. Już zaspokajam waszą ciekawość. Miała ona miejsce tylko i wyłącznie z powodu poprawek działania serwerów. Nie było żadnej nowej zawartości do pobrania. Jednak tak czy siak, światło dzienne ujrzało kilka nowości. Ale podkreślam jeszcze raz, nie są one związane z tą przerwą techniczną. A więc, słuchajcie. Hypex tuż przed północą w środę odkrył, że w systemie turniejów w kodzie pojawiła się wzmianka o nowym turnieju. Nie posiada jeszcze specjalnej grafiki, ale ma tytuł i opis. 25 i 26 lipca ma odbyć się turniej Galaxy. Oto opis. Dołącz do posiadaczy ubioru Galaxy w turnieju tylko dla zaproszonych i zawalcz o nowy strój galaktycznej dziewczyny. Nie przesłyszeliście się, pod koniec tego miesiąca, a dokładniej w dniu urodzin Fortnite, ma odbyć się turniej tylko dla zaproszonych osób, w którym to do wygrania ma być damska wersja skina Galaxy. W plikach gry już od dobrych kilku miesięcy jest wzmianka o takim skinie, ale to tylko linijka kodu i nie da się tego skina jeszcze podejrzeć w grze. Ale fakt, że taki turniej ma być, prowadzi nas do wniosku, że w następnej aktualizacji zostanie dodany m.in. skin damskiej wersji Galaxy. W tle teraz widać koncept, jak taki skin mógłby wyglądać. A teraz rodzi się pytanie, kto otrzyma zaproszenie na ten turniej? Nie wiadomo. Możliwe, że zostaną zaproszeni gracze, którzy posiadają oryginalny strój Galaxy, którego swoją drogą nie da się już odebrać. Skin Galaxy był do odebrania na niektórych Samsungach. Inną możliwością jest to, że Fortnite pisząc dołącz do posiadaczy Galaxy miało na myśli posiadaczy Samsungów Galaxy. To by oznaczało, że turniej o skina galaktycznej dziewczyny byłby wyjątkowy dla posiadaczy telefonów Samsung Galaxy. To tylko moje przypuszczenia. Nie wiadomo, czy ten turniej rzeczywiście będzie miał miejsce oraz kto będzie mógł wziąć udział. Dodam też, że to nie jest pierwszy raz, gdy za udział w turnieju można odblokować skina. W przypadku takich turniejów było tak, że można było skina wywalczyć albo kupić go kilka dni później w sklepie. Na podstawie tego zakładam, że skin damskiej wersji Galaxy pojawi się również w sklepie Zachodolce. Dalej w temacie wycieków to Hypex dał nam też znać, że skin o nazwie Lada, czyli damska wersja pana Taco, zawita do sklepu 17 lipca. W tle teraz leci prezentacja tego skina w szafce, to pani z wielkim taco na głowie. Wracając do wycieków Sexy Nutelli, mamma mia, ale on ma nazwę, to udostępnił nagrania niektórych trybów okresowych w grze. Jedno z nich mnie wyjątkowo zaciekawiło.
Tryb okresowy o nazwie kodowej Bismut polega na tym, że wszystkie osoby mają dokładnie tego samego skina. Zabawa polega na tym, że niektórzy gracze to prawdziwi ludzie, a niektórzy to boty. Po zlikwidowaniu bota odpada się z gry. W tym sezonie prawdopodobnie powróci też tryb starcie na żarcie. Sexy Nutella dał nam znać, że w tym trybie wokół władz będzie lawa. Ciekawe. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.